Widzowie tego, co się wydarzyło w tej partii, to się nie spodziewaliśmy. 11. runda meczu Mistrzostwa Świata, zaczęło się E4, E5, skoczek F3, skoczek C6, wszyscy obstawiali goniec B5, partia hiszpańska po raz setny, ale tym razem nastąpiła partia e, włoska czy... E, Zaproszenie do partii włoskiej, no bo włoska oczywiście pogonie C5. W partii Carson skoczy K6, D3, Pionek został zabezpieczony. Goniec C5, C3. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobry pomysł do gry na wygraną, na pewno lepszy niż ta Hiszpanka, ponieważ w tej sytuacji od razu na starcie jest jakaś delikatna nierównowaga w pozycji, ponieważ czarny ma ustawionego skoczka na C6, więc nie jest w stanie sam zagrać Pionkiem na C6 i walczyć o centrum, a biały ma ten komfort, komfort, że może zagrać C3 z planem B4 i może nawet A4, żeby zajechać oponenta na hetmańskim. Może też przeprowadzać D4, żeby zająć centrum. W partii nastąpiło D6, Roszatka, A5, czyli bardzo dobre podejście ze strony Karsena. Odbiera od razu tę możliwość grania B4, a co za tym idzie, Biały no nie jest w stanie tego ataku rozkręcić. W partii wieża E1, naturalne podejście, zabezpiecza pionka E4. Przydaje się to, żeby Zagrać d4, zająć centrum, no i znowu kolejne prewencyjne zagranie ze strony Mistrza Świata, goniec a7. W ten sposób po d4 biały nie zyska tempa, ponieważ nie będzie ataku na tego gądza, więc jest to jakiś plusik. W partii Skoczek a3, no i tutaj Magnus Carlsen zdecydował się na posunięcie h6, co jest mega elastycznym zagraniem, ponieważ zauważcie, że jeszcze Roszada nie została zrobiona. A co za tym idzie? I istnieje możliwość wrzucania g5 z dalszą ekspansją na skrzydle królewskim. No i tutaj Nepo miał sporą zagwozdkę. myślał, myślał, myślał. No i finalnie zdecydował się na posunięcie skoczek c. Prawdopodobnie właśnie nie chciał grać h3, co jest przydatnym posunięciem, ponieważ zabezpiecza przed jakimiś związaniami. Prawdopodobnie nie chciał tego grać, żeby się tutaj nie nadziać na jakiś szybki atak. No i finalnie w związku z tym po h zdecydował się na skoczek C3. Czarny tutaj zrobił roszadę, goniec E3. No i tutaj oczywiście szukaliśmy, w jaki sposób Nepo będzie cisnął w tej pozycji na wygraną. No bo oczywiście wygrywać musi. I co tutaj zrobił Nepo? Po y, goniec E3 nastąpiło goniec bije E3 i skoczek bije E3, więc już tutaj widać, y, że ten skoczek się przydaje y, kontrolując centrum, też może się przydać na skrzydle królewskim do ataku. No, a jeszcze Magnus tutaj zagrał takie wieża E8, właściwie nie do końca wiadomo po co. Y, natomiast y, po chwili zastanowienia łatwo ustalić, że prawdopodobnie chodzi o goniec e6. Natomiast nie tylko o to, bo przy okazji wieża na e8 zabezpiecza pionka e5, co się przydaje po jakimś d4, a też przydaje się, żeby samodzielnie przygotowywać zagranie d5. W partii Nebo zagrał a4. Zablokował hetmańskie, no i czarny goniec e6, po czym nastąpiła taka wymiana, no i biały wjeżdża z tym, tym hetmanem z atakiem na b7. W partii poszło b6, co osłabia białe pola. Można było zastosować tutaj bardzo klasyczny manewr goniec e7, w ten sposób pola d5 i f5 są zabezpieczone. Ten skoczek też będzie chciał przejść na przykład na f4, gdzie będzie działał pieruńsko aktywnie na tym skrzydle królewskim. Natomiast co tutaj się dzieje po Hetman B7, bo to oczywiście najciekawsze, jest wieża B8. I teraz, jeżeli Hetman A7. No to w ogóle wieża B6, co ciekawe, bo po biciu pionka Hetman jest łapany, a tak czy siak grozi skoczek C6 ze złapaniem Hetmana, więc coś takiego byłoby błędem. Można odchodzić na A6, ale wtedy i tak wieża B6 zbi zbić na A5 nie można z tego samego powodu co przed chwilą, a po Hetman C4 wieża B2, więc można było w ten agresywniejszy potencjalnie sposób podejść do tematu, no ale Carsten nie jest w pozycji, w której musi ryzykować, jemu remisiki wystarczają, więc on na spokojnie B6 wszystko sobie zabezpieczył. W partii wieża AD1, więc nie szykuje się do jakiejś ekspansji w centrum, no i czarny skoczek E7. Bardzo klasyczne podejście, ten skoczek na C6 teraz nie ma z niego zbyt wielkiego pożytku, więc czarny chce przestawiać tego Hetmana tego skoczka na skrzydło królewskie, a hetmańskie odpuszcza, no bo tutaj jest po prostu sytuacja całkowicie zablokowana. W partii H3 taka prewencja, plus też król ma furtkę, no ale czarny Hetman D7 robi miejscówkę dla wieży, żeby później przygotować D5 i uderzyć w centrum. W partii Skoczek H2 wieża D8 i Skoczek G4 nastąpiło wybicie, no i czarny zagrał D5. Więc, jak tutaj łatwo się domyślić, e, partia śmierdzi już remisowo. Ale remisem się nie zakończyły. E, mianowicie Nepo zdecydował się tutaj odpowiedzieć d4, czyli kontruje w centrum. No i nastąpiły takie wymiany. E bije D4, E bije D5, tutaj wisi skoczek, ale z drugiej strony wisi wieża, no i wieża E4. Oczywiście Czarny jest zainteresowany w tym momencie punktem G4, no i też przy okazji jest zainteresowany pionkiem D5. W partii Hetman C2 wieża odeszła. No i teraz tak, jeżeli nastąpi wieża D4, no to tutaj partia. <laughs> momentalnie się całkowicie zeruje, no i oczywiście. Totalny remis. A mało tego, nawet przez tego pionka G4, to Nepo może mieć tutaj problemy, prawda? Bo jednak ten król troszeczkę tak delikatnie osłabiany. Więc w partii powierza F4, Nepo no, zagrał podstawkę, zagrał G3. Natomiast mi się wydaje, że. To nie była trzecia podstawka z rzędu z gatunku tych idiotycznych podstawek, tylko Nepo po prostu miał świadomość, że tutaj więcej niż remis to z tej pozycji nie ugra. No a przy remisie jutro jest kolejna partia. No i z trzech ostatnich rund Carsen wystarczyłoby, że ugra pół punktu, więc to jest przesądzone. No Nepo musiałby trzy partie z rzędu wygrać, co jest oczywiście praktycznie rzecz biorąc niemożliwe. No więc Nepo stwierdził, no dobra, nie będę tego przeciągał. Więc zagrał G3, po czym następuje debije E3, taka fajna ofiara jakości. Chodzi tutaj o to, że król jest całkowicie teraz rozbity, no i pozycja czarnego jest kompletnie wygrana. Król F1, szach, król G1. I teraz Magnus zaczął się gimnastykować w dziwny sposób. Oczywiście... Tutaj pozycja białego jest na tyle beznadziejna. No dobra, no ma ten jeden, punkt, jeden punkcik materialny do przodu, ale jego król jest całkowicie rozbity. Plus też te pionki są słabe, więc z materialnego punktu widzenia sytuacja na 100% się wyrównuje. A prawdopodobnie wychodzi w ogóle na korzyść czarnego. Więc zagrał w partii skoczek F5, co jest ok, ale takim prostszym rozwiązaniem byłoby zbić na F2. No bo. Jeżeli zbije królem, no to wiadomo o co chodzi. Jeżeli zbije natomiast hetmanem, to wieża D6 i nie ma dobrej obrony przed wieża G6. Jeżeli zagra wieża E3, no to tutaj zabawa się błyskawicznie kończy. Jeżeli zagra wieża E2, no to przechodzimy do sytuacji hetman i skoczek za dwie wieże. Plus też król jest bardzo osłabiony, pionka na F4, zaraz czarny zgarnia. No pozycja do wygrania z zamkniętymi oczami, więc to łatwiutko. Jest też opcja Hetman G2 od razu, ale wtedy wieża G6, i po biciu, oczywiście, nie pionkiem, tylko skoczkiem. No i ponownie Hetman i skoczek na dwie wieże, plus goły król, pozycja kompletnie wygrana. Więc to bicie na F2 i wieża D6 wydaje się, że załatwia sprawę natychmiastowo. Tam jeszcze później, już tak naciągając trochę, no to zaczęliśmy się tutaj zastanawiać, czy. Może król najzwyczajniej świe w świecie się nie wybierze na jakąś wycieczkę tutaj do centrum, żeby się ratować, no ale to właśnie tak jak powiedziałem, takie naciąga. No jest F5, żeby bronić punktu G6, ale wtedy skoczek bije na F5, nie? Więc raczej nie ma tutaj jakiejś niespodzianki. Trzeba by tym Hetmanem odejść tak, żeby król mógł uciekać, czyli na przykład Hetman F1, ale to. Też tutaj kończy sprawę, choć nie natychmiastowym matem, no ale król idzie tutaj na wycieczkę, hetman bije b2, materialnie jest porówno. król białego goły na środku szachownicy, pozycja czarnego kompletnie wygrana. Więc prawda jest taka, że Carlsen pewnie to wszystko policzył i po prostu stwierdził, że po skoczek f5 będzie łatwiejsza wygrana. Jeżeli chodzi o realizację przewagi, to w wielu przypadkach jest to po prostu kwestia gustu. Więc w partii skoczek F5, D6, skoczek H4, wiadomo o co chodzi, skoczek F3 mat grozi, więc EF nastąpił szach. Skoczek F3, teraz grozi Hetman G1, choć tutaj jeszcze biały ma pewną. Biały ma tutaj pewną pułapkę. No, chociaż, nie, 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 to w innym wariancie, bo tutaj jest po prostu mat. Ale tutaj był taki moment. Że można było tego Hetmana oddawać. No dobra, tam to wiadomo, że w pułapkę, w pułapkę Carlsen by nie wpadł. Po prostu wszystko dokładnie podoliczał, tak jak trzeba. No dobra, nieistotne. Więc w partii Hetman F2 nastąpił szach, Hetman G2 nastąpiło bicie, bicie. No i teraz wieżówka jest z pionkiem więcej. Ale to jest kompletnie wygrana wieżówka. No i tutaj, oczywiście, Carlsen bez problemu taką przewagę wycisnął, uruchomił sobie po prostu pionka H, no i okazuje się, że tego pionka H nie ma jak zatrzymać. Poszedł szach, szach, no i Hetman. Dziwne, że w tym momencie Nepo się nie poddał, jeszcze tutaj grał dalej. No dobra, no nie można dać szacha na D8, bo wieża B8, ale król G7, no i w tym momencie już Nepo postanowił zrezygnować. Także powiem Wam, że absolutna deklasacja tutaj nastąpiła. No 4, 4 zwycięstwa do 0 zwycięstw. Także 7,5 do 3,5 to spotkanie się zakończyło. E, tym samym z 2 milionów euro puli nagród. Carlsen zgarnia 60%, Nepo zgarnia 40% na pocieszenie. No powiem Wam, że Nepo zagrał bardzo, bardzo poniżej swoich możliwości. Wydaje mi się, że po tej 8-godzinnej batalii z szóstej rundy się po prostu załamał psychicznie, albo może go to jakoś inaczej rozbiło. No, ale zdaje się, że po tamtej partii już, już nie był tym samym zawodnikiem, co przed tamtą partią. Takie przynajmniej miałem wrażenie. Więc cóż, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, oglądając te moje podsumowania. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. Na transmisjach na żywo były partie ciekawsze, były partie nudniejsze. Starałem się o każdej coś tam w miarę ciekawego opowiedzieć. Także tym samym Meczu Mistrzostw Świata z 2021 roku zakończył się zwycięstwem Karsena, i ta druga część turnieju była mierna. Ta druga część meczu to ciężko. Ciężko się te party śledził. No dobrze, więc cóż, jeżeli podobało Ci się to nagranie, to zostaw komentarz w czerwie czerwika i widzimy się w kolejnej produkcji. Dzięki za uwagę i popa! Pa.